Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jeden z nas słyszał to zdanie. Samo się zrobiło. I jego różne odmiany. Samo się stało. Samo się zepsuło. Samo się potłukło. Takie i podobne tłumaczenia można często usłyszeć nie tylko od dzieci. Ilekroć bowiem coś rozpada nam się w rękach lub życiu, szukamy przyczyny na zewnątrz, a nie we wnętrzu człowieka. A przecież ktoś musiał zdecydować, jak i ile powiedzieć, co i jak zrobić, jakim myślom pozwolić zostać, a które odrzucić. I choć w naszym codziennym postrzeganiu życia wiele spraw dzieje się, jak to tłumaczymy innym, samoczynnie, instynktownie i z przyzwyczajenia, to prawda o nas jest inna. Wszystko ma swój początek w sercu człowieka. Tam jest źródło grzechu i dobra.